Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. Jak widzicie, jesteśmy w naszej wspaniałej osadzie. Pomyślałam, że fajnie by było rozpocząć dzień od uczty. Skorzystajmy. Bo cóż bardziej poprawi nasze humory, jak nie pełen brzuch. Najedzeni, napici, odprężeni. No i dodatkowo mamy też korzyści z uczty, takie jak wzmocnione zdrowie. Dobra, wszystko ładnie, pięknie się potoczyło. Zwróćcie uwagę, że w momencie korzystania z uczty, wchodząc w nasz ekwipunek, tutaj mamy takie małe kółeczko, jest to korzyść z uczty. I tutaj pozostały jeszcze 2 godziny i 59 minut, plus 25 do zdrowia. Myślę, że jest to naprawdę dobry wynik, dlatego warto co jakiś czas korzystać sobie z tych uczt. A teraz chodźmy pomówić z Haitamem. Na temat naszego ostatniego podboju. The order has been purged from London. For now they hold no power there. That is good news. And I would celebrate, but for the fact that Jorvik now suffers from the same infestation. Jorvik is a city under Norse control. I should have less problem finding allies here. That is a hopeful way of seeing it. Speak to Ranvi when you wish to travel there. I have something here for you. Tidings that may displease you. Tell me. You remember Kjotve's son, Gorm? He has since taken his father's place in the Order. Interesting. Is Gorm here in England? Is he another blotch on our list? He is one of our targets, yes. But he is not in England. He is further west, in fact. A land called Vinland, discovered centuries ago by an Irish sailor called Brendan. The Order of the Ancients has some recent fascination with Vinland, but I cannot say what it might be. Let me find out for you. After I silence Gorm. Vinland is far away, according to my source. It may take weeks to find him after a long and perilous journey. There is no danger that would cow me, Haitham. I'll speak with Ranvi and arrange passage. Was there something else? Jeśli chodzi o medaliony i stronę kodeksu, to tego nie mamy, dlatego możemy iść. Then go in peace. Dobra, zobaczmy sobie najbliższe zadanie. Teraz mamy porozmawiać z Ranvi. Muszę się też z Wami podzielić, kochani, taką sytuacją, która miała miejsce w naszej ostatniej rozgrywce. Ponieważ tak jak wspominałam Wam, mieliśmy problem z szybką podróżą oraz z szybkim zapisywaniem, dokładnie takim, rozgrywki. Jak to naprawić? Powiem Wam, że zajęło mi to kilka dni. Naprawdę dosyć intensywnie nad tym myślałam, jakby to naprawić i tak jakby ponowne instalowanie gry oraz wczytywanie wcześniejszych save'ów nic nie dawało rezultatu. Dlatego teraz, tak jakby to była jedyna rzecz, jaką zrobiłam poza nagraniami, a dokładnie było to. Po pierwsze, musieliśmy zerwać z Ranvi. To w następnej kolejności pozwoliło nam nawiązać romans z Petrą i mówiąc kolokwialnie, po przespaniu się z Petrą ten błąd się naprawił. To jest absurdalna sytuacja, ale tak to się potoczyło. Po prostu do tej pory powiem Wam, że minął cały dzień, ale dalej po prostu nie dociera do mnie ta sytuacja, w jaki sposób było trzeba naprawić tego buga. I want to see the Alliance map. Have you spoke with Haitham about Vinland? I have. Good. I have marked it on the map with a bit of guesswork as to its location. Let me know when you wish to leave.
No dobrze. Tutaj wszystkie tereny są już ładnie przez nas zajęte. Zostały nam tutaj trzy u góry. Póki co, tutaj jest tak, sugerowana moc 130, 250 i tutaj jest na razie w ogóle, a nie, dobra, tutaj jest Jorvik 190, kurczę, zacznijmy od tej na 130, chociaż... Jailbert has traveled to Shropshire. He has, into a difficult situation. The Shire has been mired in a long war with Rhodri, King of the Britons. Jailbert hopes to negotiate a peace with the Britons of the West. A difficult task for one so green. I hope your tutelage has prepared him well. Indeed. But I think it best if you supervise these talks. If Jailbert can make this work, we will gain a valuable alliance. Myślę, że podejmiemy sobie to wyzwanie i udamy się tam. I'll make my way to Shropshire. I am relieved. He and Ivar should be in Quatford just now. You will find it along the Efin Hafun River. If Ivar is with him, I'll certainly be needed. No dobrze. Zatem może w pierwszej kolejności, biorąc pod uwagę, że to zadanie wymaga od nas 130 poziomu, to sobie możemy złożyć 130 poziomu. Kurczę, to jest naprawdę spory poziom mocy. Nasza moc aktualnie wynosi 109. Tutaj może w pierwszej kolejności zajmijmy się, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, dotarciu do ulepszenia naszej adrenaliny. Weźmy sobie tak, atak dystansowy oraz atak wręcz. Nasza moc wzrosła do 111. Zobaczmy sobie jeszcze kwestię ekwipunku. Tutaj patrząc na łuk, uzyskaliśmy łuk Sokole Oko. Zobaczmy, jak to się tutaj prezentuje. Zdecydowanie lepszy atak z 84. Nasz dotychczasowy miał 57. Możemy też skorzystać ze slotu na runę, dlatego oczywiście sobie go przypisujemy. Ukryć możemy już porównanie. Weźmy sobie jakąś ciekawą runę. Tutaj mamy tak, ładowanie ognia, obrażenia elitarne. Może weźmy sobie runę plus 2-4 do ataku. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda tutaj kwestia zakonu, ponieważ pojawiły nam się tutaj nowe znaczniki. Jest to równoznaczne z tym, że uzyskaliśmy nowe powiązania, czyli wskazówki, które pozwalają nam odkryć, kim są te konkretne osoby. Ale tak jak mówiłam, oczywiście zakonem będziemy zajmować się praktycznie na samym końcu, chyba że będzie taka sytuacja, tutaj mamy sternika, którego pokonaliśmy, chyba że będzie taka sytuacja, że akurat któryś z tych zakonników wskoczy nam, tak jakby zostanie wplątany w nasze zadanie, tak jak na przykład ten sternik. Zobaczmy sobie na mapę świata, jak wygląda kwestia tutaj naszej misji. Musimy się udać tutaj w tym kierunku. Ivar wraz ze swymi ludźmi przybył do Shropshire, by wywrzeć presję na Rhodrim, królu Brytów, i zmusić go do negocjacji pokojowych. Biskup Derlaf robi co może, by nie doszło do zerwania rozmów. Odszukaj Colberta i porozmawiaj z nim. No dobrze. Zatem, moi kochani, w pierwszej kolejności skorzystamy tutaj z szybkiej podróży, żeby móc w miarę blisko przetransportować się do naszego zadania. Powiem wam tak, że biorąc pod uwagę rozbudowanie oraz gabaryty naszych map, jakie mamy tutaj stworzone przez studio Ubisoft, to po prostu, gdyby nie kwestia tych szybkich podróży, to ta rozgrywka byłaby naprawdę potężnie długa. Mimo tego nawet i
nawet z tymi szybkimi podróżami jest. Tylko bardziej chodzi o to, że teraz, tak jakby kiedy przez kilka dni nie mogłam korzystać z tych szybkich podróży i ta wędrówka łodzią trwała jakieś 15 minut, no to naprawdę, naprawdę człowiek się niecierpliwił. Więc czuję przeogromną radość, że udało się nagrać ten odcinek, że udało się naprawić ten błąd, który wystąpił w grze. No jest, po prostu moja radość jest przeogromna, szczególnie, że nie wyobrażałam sobie rozgrywki bez możliwości szybkiego zapisu, tak? Ponieważ automatyczny zapis występuje tylko i wyłącznie w momencie wykonywania tak jakby bardziej istotnych misji. A jak wiadomo, te misje nie są praktycznie na każdym kroku, tak? Wykonujemy też zadania poboczne, wykonujemy też inne zlecenia, więc naprawdę jak czytałam na forach, oczywiście no, akurat na polskich za dużo nie było informacji. Te informacje znalazłam gdzieś na jakimś amerykańskim forum, co też pozwoliło mi naprawić ten błąd. Nie wiem, jak ktoś wpadł na to, żeby wykonać taką, akurat taki przebieg wydarzeń, żeby naprawić ten błąd ręcznie, tak? Bo patch, który był do zainstalowania, u niektórych graczy naprawiał ten błąd, ale no, na przykład u mnie to automatycznie nie wskoczyło. Tym samym też czytałam, że ludzie grając na przykład na PS5, kiedy spotkali się z tym błędem, z brakiem zapisu, tracili po 4 godziny rozgrywki. To jest potężny ból. I naprawdę musiało to... O, co dostaniemy? Tylko skórę. Tu w ogóle coś na czerwono się świeci. No dobra. Więc... no, mega się cieszę. Szczególnie, że zastanawiałam się, czy w ogóle nie zaprzestać nagrywać Valhalla na jakiś czas, aż tak jakby ta kwestia się sama jakoś w miarę rozwiąże. Ale całe szczęście udało się bez większych problemów tutaj to naprawić. Dobra, luknijmy sobie. Musimy iść tutaj. Dobra. Dobra, krówki niech sobie tutaj leżą. Szczególnie, że bardzo zależy mi na ukończeniu tej gry. Będziemy ją też nagrywać gdzieś tam w międzyczasie. Ogrywania Cyberpunk, bo tak jak wiecie, jutro jest premiera, więc oczywiście od jutra od razu zaczynamy nagrywać. Odcinki pierwsze też pojawią się już jutro. Chociaż znając życie, zapewne ten odcinek, który teraz nagrywam, pojawi się później niż ten z Cyberpunka. Dobra. We've had nothing for days. Nettle and turnips. It's all I can find. Come on, boy. Not half bad, boy. But be fierce, dirty. Strike at my balls. Ivar, are you training the boy or tormenting him? One will lead to the other in time. Eivor, well met. You received my message, and just in time. Our negotiations with the Britons have not yet begun. I'll be at your side when they do. Is there anything I should know first? The venerable King Rhodri is here. I am to deal with him directly. Rhodri is desperate for peace, ever since we captured his sniveling brother, Goriad. Sounds like a man coughing up snot. Goriad ap Mervyn. Rhodri waits at the church nearby. Who speaks for Shiropshire in these talks? The last Elderman was killed in battle. Bishop Daelarv is standing in. Until we get this wet whelp installed. That is his father's wish. I find the idea of leading a shire on my own quite... quite terrifying. Don't fret until you have taken up the Elderman's title. Too many things can go wrong between now and then. My father thinks me fit already. I shouldn't want to disappoint him. As future Elderman, you should speak in the talks as well, but with humility. Rhodri is a king, and will expect to be treated as one.
Rodri will want us to get down on our knees and sniff the rosy wind blowing from his ass. I know the man. You met him? Met him, fought him. He gave me this nick here. Maybe I can give him one back. Remind him some call me King Killer. It may be you should stay behind, Ivar. That's not a recipe for a good parley. I'd like you both to be there. To guide me, to judge my fitness. Give us your word, then. Your blade stays in its sheath. Eivor, don't make me laugh. We both know what my word is worth. But sure, I will let you do the talking. Probably. Excellent. Now, to the church, I think. Our guests await. Would help us. It's not far, just across the village. We've been on war with the Britons for coming on 2 years. The Britons had the best of it. Mamy iść. Tell me and my berserkers plowed through their ranks and chased Rodri's brother into a ditch. That's why Rodri's talking peace now. It's thanks to Ivar. I am going to enjoy seeing him squeal, the old oak. Not nearly as much as taking him down, though. That would seal my legacy. Your legacy? As King Killer. They do not all get away like Borgred did, Wolfkist. Keep the peace, Ivar. What has become of your preening brother? Brother. He parted. His road is unsure. You are better off leaving that sauntering pole in your wake. Our Bishop Deolav and King Rodri are ensconced in the church ahead. These houses of Christ, they're all so hard and cold. Yet within is warmth. The Christian God unites King Rodri, Bishop Deolav, and myself. On his ground, peace will be made. Britain coward! No dobra, chodźmy zatem do tego kościoła. Captain Anir, explain to the good bishop our position. Yes, my sovereign. Bishop Deorlav. We are deaf to offers of peace until Guriad is returned to us. The king's brother The king's brother is a moldering sack of cow dung. You. I know your face, your stench. Ivar, the one they call boneless. Did I not gift you that scar myself? Ah, you did. And I mean to gift you a gash, you reeking piss pot in your fat fucking skull. Hold, both of you. My lord, this is Ceolbeard, the future Elderman of this Shire and the son of King Ceolwulf of Mercia. This green stripling? Elderman? You can piss without help, boy. Now, calm everyone. Good faith is all I ask. You know my demands. Until my brother Guriad walks free, peace between us is impossible. He is lucky he can walk at all. Fell on his own blade, fleeing from us. I will soon help you fall on yours. Husband, keep your head. It is in our interest to find a way to peace, all of us. First, my brother. First, your head on a pike. Then the runt goes free. Husband, no! Enough! This is a house of God. Let us take some few minutes to gather ourselves, shall we? Eivor, to me, I do not know you well, but Ceolbert believes you a steady head. We need such a one. It may be too late. I see the crows of war gathering. I have a hefty sum of silver. Speak to the people here. If the silver will help one bring us toward peace, offer it to them. No dobrze, dostaliśmy srebrne monety i teraz sami możemy zdecydować, komu je przyznamy. You are with Rodri, yes? One of his advisors.
I am that. Anir Ap Cadfarch by name. Address me proper. Tell me, soldier. Do you hold sway with your king? He consults me for his every decision. If I push for war, he will agree. If I argue for peace, he will follow. Peace is our desired end. Is there a chance that some silver might lead you to counsel your king in the same direction? A sack of silver? For me? Yes, I might amend my advice to Rodri for a tidy sum of shining metal. Yes. Czyli możemy dać całą sumę. Myślę, że porozmawiajmy najpierw z innymi jeszcze. You are a wise warrior. Perhaps the silver will become available. And you, go and take a shit and let me know how it turns out. Talk, talk, talk. All we do is talk. Dobra. Tutaj jeszcze możemy porozmawiać. Let us get past the anger and find our way to an agreement. What is your husband's greatest concern? The royal treasury has been depleted by the war. This brings immense strain to Rodri and his every decision. If I could provide a boon of silver, would that guide your husband away from war? A replenished treasury would certainly help my husband come to peace. No dobra. If such a boon comes, I'll consider your words. We should settle this with blood, not pretty words. Z kim jeszcze możemy porozmawiać? You are Guriad, are you not? Brother to King Rodri. So I am, and a bruised pawn in your bloody game. How do you stand with your brother? My brother loves me well. Yet he can be slow and stubborn. Would I, King, I'd have played all this quite differently. What if you had the chance? At the crown? I would leap at the chance to rule. But a man needs wealth to bring down a king. Nobles must be bought, you understand. I make no promises. But I may be able to find you the silver you need. Under what terms? Knock Rodri from his throne. Withdraw all Britain's soldiers from Shiropshire. And never again threaten this border. If you speak true, I would make that bargain gladly. Kurczę, tutaj w ogóle jest przewidziany inny scenariusz. Kurczę. Eivor, my friend. I asked around as you suggested. Have you come to a decision? To whom have you given this silver? Ha, możemy jeszcze skłamać. Nie, no tak to nie będziemy robić. I have yet to make my decision. Please, don't tarry. Kurczę, no. These talks are stalled. I fear the upshot. Do not fret. You will be Elderman yet. King Rodri. What is it, Dane? I wish to help you to peace. I will not talk of peace until my brother Gwiriad is returned to me. If you first agree to peace, he will be returned. Would a sum of silver help overleap this difficulty? I cannot be purchased with looted silver, Dane. Stand away. A, zobaczcie, kurczę. On nie chce się zgodzić na to, ale... No dobra, czyli tak, możemy wybrać albo tego brata, który zabije króla i sam dowodząc przejdzie na sojusz, albo żonę, albo tego żołnierza. Kurczę, może tego żołnierza. Myślę, że możemy spróbować. Take this. Spend it as you will and tell Rodri his best path is peace. You have a bargain. Mam nadzieję, że nas nie oszuka. I should report what I know to Bishop Deolav. Dobra, gdzie jest ten biskup tutaj? Eivor, my friend. I spoke with more people. Have you made a decision at last? Ivar is increasingly agitated. The captain of the guard will advise Rodri to sign the agreement.
peace will be yours. Let us pray Rodri takes his advice. Rodri, I see you mocking me! I challenge you! Single Ivar, combat, no. Now! Boneless Ivar. Spineless, toothless, gutless. You cannot kill me! A dragon will be my death, as my seers have foretold. And your brother? Does your destiny guard him? Gwriad! By God Almighty, I'll... Get him to safety! Go, quickly! Kill the boneless one! Paint this chapel with his blood! Just too give up easy. Already! To się porobiło. Kurczę, no, nie tak miało być. Nie wiem, co z tego wyjdzie i czy w ogóle uda się z tego jakoś fajnie wyjść. Ho-ho, konkrecik widzę. Ah, now that is Vikinger diplomacy! Show the fuckers who the real warriors are. Ivar, you have scuppered the peace. Do not be fooled by peace, boy. It is just an empty voice between axe blows. Dear Lord, this is a massacre. We have no choice now but to fight our way out of this. Ah, a good test for you, boy. Lord, forgive us. Stay close, Chaelbert. You watch my back and I will pull the knives from yours. Dear Lord. Stay here, where it's safest, Bishop. To się narobiło. Dobra, tu jeszcze sobie coś możemy podnieść. Zjedzmy coś jeszcze ewentualnie. Jak to tutaj wygląda? Możemy to wyważyć. Oczyść skład fort brytońskich wojów. No dobra. Co jak to, ale my sobie z chęcią powalczymy. Powiem wam tak, że nie wiem, czy sobie teraz nie zmienię broni na dwie, ponieważ tutaj jest zbyt wielu przeciwników, żeby bawić się z tarczą, jak mam być szczera. Więc te tarcze zamienimy sobie na... Tutaj tak, ten młot chyba jest jednoręczny. Na ten nasz topór Varina. Młotek, chociaż nie, młotek jest 7666. Nie. Dobra, możemy mieć i to, i to. Dobra, to do młotka od razu weźmy sobie jakąś ładną runę. Kurde, tylko jest... Ale lipa, no dobra, niech będzie ten ogień. Teraz nawalajmy. Dobra. Oż kurcz, ale my są potężni. A jeszcze sobie zobaczę tylko jedną rzecz. Czy w... Nasza gwiazda atakuje 82, a tutaj 76. Dobra. Tylko to chciałam sprawdzić. Kurde. Oh,
Dobra. Jeszcze są. Kurczę, fajny jest ten młotek. Nie wiem, czy ja go sobie nie przerzucę do drugiej ręki, jak mam być szczera. Tutaj weźmy sobie młot. A tutaj weźmy tę naszą gwiazdę. Chociaż kurczę, może by wziąć 66, 82. Dobra, tak ona jest lepsza. Patrzcie, jak się młotem wali. Kurde, to jest pełen konkret w ogóle, bez porównania. Młot jest przepotężny. Dobra, zbierzmy sobie tutaj wszystko, co możemy. Zjedzmy sobie tutaj grzybka. A, dobra, wszystko jest na fulla. Chodźmy teraz po resztę. Tylko na dobrą sprawę, teraz nie możemy rzucać toporem, bo nie mamy toporu. Więc, kurczę, to jest... Ajajaj, no, zwróćcie uwagę na to. To co, zamiast gwiazdy mamy sobie wziąć teraz topór na chwilę? Bo inaczej nie będziemy mogli nim rzucać. Dobra, chodźmy walczyć. No, zwróćcie uwagę. Też nie, dalej ta umiejętność jest nieaktywna. Dobra, załadowała się. Rozwalmy tego jeszcze. A co z tobą, ziomek? Co on jest jakiś magiczny? Dobra. Kurczę, jest ich tutaj naprawdę spora ilość jeszcze. Okej. Dobra. Jeszcze jest jeden. Powiem wam, że ten młot zadaje naprawdę potężne obrażenia, w ogóle nieporównywalne. Co prawda musimy się dłużej zamachnąć. Ale na dobrą sprawę. Sprawniej to idzie. O kurczę, jeszcze. Jeszcze oberwaliśmy, no. Gwiazda mi się bardzo podobała, ale się okaże zaraz, że... Kurczę, w ogóle widać te zwłoki pod spodem. Jesus, dramat. No dobrze, pomów z Dirlafem. Chodźmy zatem. A nie, on jest tutaj. To nie była łatwa walka, szczególnie, że taka ilość przeciwników to... naprawdę spore wyzwanie. Dobra, wszyscy uradowani widzę. Ktoś tak nie za głośno się cieszą.
You murdered Rodri's brother, you beast! Our one chance at peace is lost. Peace with Rodri is as likely as you dying a virgin, Bishop. It won't happen. He is too canny, too vile. What's done is done. We must plan our next moves, before the Britons regroup. They will retreat to their great castle for certain. It's well nigh impregnable. Then we starve them out. Attack their supplies. Watch them beg for death. Dear God. More death, more war, endless refugees. This is our only way forward, Diolov. You know the territory best. How can we hurt them? Well, for food and supplies, they stockpile cargo at Wenlacan outpost, down south of Quatford. Rodri has another secret supply line. Ask among the refugees near the river, those who have fled from occupied villages. Rodri's Britons will strike back long before we can. Indeed. They will send Anir and his soldiers. They train in Wesbury, west of the ruined tower. You do not need me to hold your hand, Eivor. I will head to Wesbury, scout around. I know your method of scouting. It always leads to swordplay. I am as regular as Tidewater. I shall go with you, if only to get an honest accounting of our situation. I'll meet you both at Wesbury then, once I've done some damage. Until then. One last thing. We'll need a field before our battle's done. Try to free any captives you find. They'll swell our ranks. No dobrze, będziemy o tym pamiętać. Mamy też dodatkowe dwa punkty umiejętności, dlatego też od razu skorzystamy. To jest ta nasza adrenalina. Już niedługo odporność na ataki dystansowe, działania w ukryciu i kolejne jest ulepszenie do adrenaliny. No dobrze, moi kochani, na dzisiaj będzie to wszystko z mojej strony. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!